Dzień dobry, witam Was o 5 rano. Słuchajcie, ta zmiana godzin wyszła nam właśnie w ten sposób, że Mikołaj budzi się bardzo wcześnie. Wczoraj niekoniecznie wcześniej poszedł też spać. A ja jestem, słuchajcie, po pierwszym zabiegu na naczynka i na rozpuszczanie ust. Ale to w tym vlogu Wam wszystko opowiem. I będziemy też malować, zmieniać, remontować, odnawiać drzwi, które mamy do kotłowni. Takie obrzydliwe, brzydkie, metalowe drzwi. A tymczasem trochę zmienię aparycję, ale chciałam się z Wami przywitać, żeby się dowiedzieć, czy u Was też pobudki zaczęły być po zmianie godzin tak wcześniej. Chociaż ja lubię ten czas, dobrze się na nim czuję, tylko denerwuję mnie, że tak szybko robi się ciemno. Kiedyś mi ktoś powiedział, że to miał być czas, który ogranicza zużycie prądu. Ja się pytam, jak ogranicza zużycie prądu, jak je zwiększa, bo godzinę wcześniej robi się ciemno. Więc jakby godzinę dłużej musimy świecić światło. A rano, no rano niby godzinę wcześniej, no nie wiem. Może macie jakąś teorię na to, to koniecznie się podzielcie. Zapraszam na nowego vloga i budzę się. Jak się przewróci i połamie, to pójdzie. Ale moja była wcześniej. No tak, tata ma dłuższy staż. Ciebie jeszcze nie było na świecie, a to już było moje. Ona jest teraz moja. Teraz twoja? Tak. Nie ma tak. Gdyby jeszcze tata nie powiedział, że to było jego, co to za szaleństwo? Mnie nie ma! Ojej! On mnie zjadł! Nie celu jest! Szary Mary! Patrz! Znowu jest Mikołaj! Zrobiłam najgłupszą rzecz, żeby Alina się nie bała wejść do domu. Zamknęłam drzwi do kotłowni, które wczoraj malowałam i nie da się ich otworzyć, słuchajcie. Krzyś musi je wyważyć. Cała robota. Naprawdę? Oho. No nawet Mikołaj uważa, że to jest zły pomysł, że to był zły pomysł. Tak, to jest zły pomysł. Dobra, otwarłam. W ogóle nie ma żadnego problemu. Zostawię je otwarte. Nic nie mówię, ale mój mąż to panikarz, nie? Mamy parę załatwień, więc jedziemy zaraz z domu, muszę się iść przebrać. I słuchajcie, wpadłam na pomysł, że podjadę do Action, bo tam są takie wysokie bardzo wazony. I wpadłam na pomysł, bo strasznie mi się nie podoba ten parapet, który tutaj mamy. I stwierdziłam, że fajnie by było zrobić takie wysokie wazony i do środka włożyć na przykład orzechy albo cytryny i postawić tutaj takie dwa różnej wielkości. Sobie... No, gdzieś jak moje przedramię. Trzymajcie kciuki, że to kupię, bo zawsze jest tak, że jak sobie coś zaplanuję, co chcę kupić, to tego już nie ma, wycofali i tak dalej. A gdy idę na spontanie, to jest wszystko. Także mam nadzieję, że zrobię sobie tutaj porządek i w końcu ładnie to będzie wyglądać. I może jeszcze w tym vlogu zamówimy lampki tutaj do tej szafki, żeby dać od spodu LEDy. Bo mam tutaj ciemno przy zlewie, wieczorami to jest irytujące i chcemy też dać tutaj jakąś taką listwę oświetleniową, żeby doświetlić kuchnię z tej strony. Także mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Po powrocie chcę to zrobić. Luster jeszcze nie kleimy, ponieważ drzwi stwierdziliśmy, że są troszeczkę za mokre jeszcze, że musimy je dosuszyć, ale pokażę Wam dynię, którą wczoraj zrobiłam. Powiem Wam, że ta czarna farba w sprayu z Action jest super. Pięknie to wszystko pokryła, bardzo dobrze mi się nią malowało. Złota była do bani, natomiast czarna rewelacja i uważam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Szkoda, że już koniec jesieni, bo już my trochę łapiemy powoli vibe typowo świąteczny, no ale jeszcze chwileczkę postoi. Puścić i tutaj spiąć paskiem, bo wygląda jakbym nie miała spódnicy pod spodem. Czy jednak to po prostu...
tutaj tak bardziej włożyć. To jest jedna bordowa rzecz, którą kupiłam na ten sezon, bo wiecie, modnie i tak dalej. I kupiłam ją na Vinted, ona jest taka ala bukle, spoko. Zastanawiałam się nad tym swetrem, a w sumie wygląda całkiem fajnie. Tutaj do tej spódniczki to są w ogóle shorty, uwielbiam takie rzeczy. Tam jak zobaczycie, to mam już rozłożony mikrofon, bo szykuję się na opowieści dziwnej treści w trochę innym wydaniu, innym formacie. Dobra, teraz już się zbieram, jeszcze założę sobie kolczyki i możemy jechać. Są, ale tylko takie, nie ma większych. Dobra, o coś takiego mi chodziło i trochę mniejsz ten. A może ten, ej. Taki nie pasuje. Zobacz, czy są te rzęsy bondingowe, o których wszyscy. To będzie test. Oje. Biorę trzy. Kupiłam wazony. Jeden, na którym mi zależało, drugi nie do końca. Wydaje mi się, że mam podobny, bo ja w nich świece daję. Więc masz drugi taki sam? Chyba mam to podobny. To po co poradzić na dwa? Bo ja i tak świeczki w nich wkładam, a jeden mi się potłukł. No, ale no. Dzisiaj mój mąż płacił, słuchajcie. Już się nie mogę doczekać, jak położę to w kuchni i zobaczę, jak to wszystko tam gra i czy ten zamysł, który mam w głowie, będzie spełniony i będę zadowolona z tego, jak wygląda ten parapet w końcu. Mam nadzieję. My jeszcze dzisiaj do Lidla, potem chyba pojedziemy prosto po Mikiego. Teraz też taki czas cięższy, no bo wszystkich świętych i to jest taki dla wszystkich no, smutny czas. Pomimo tego Halloweenu, który jest taki zabawny, śmieszny, no nie, wprowadza taką zupełnie inną atmosferę, to jednak tutaj troszeczkę inaczej, ale chcemy Wam przekazać dużo dobrej energii, po prostu dużo dobrych emocji. Jeżeli kogoś straciliście, to bardzo dużo ciepła przesyłamy, bo w takich momentach nigdy nie wiadomo, co powiedzieć. Wiemy, że to jest trudne. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego przesyłamy po prostu dużo ciepła i dużo miłości. No, a teraz idziemy załatwiać kolejne sprawy i widzimy się, no, jak już pozałatwiamy sprawy i będziemy w Lidlu. To są półki z zabawkami dla facetów po prostu. Jak zgubicie faceta w Lidlu, to znaczy, że jest tutaj. Jezus Maria! Nie możliwe. Ja uwielbiam chodzić do Lidla, jestem taki trochę team Lidl, bo tutaj jest dużo takich, popatrz, jakieś na przykład cebula prażona, Misiek. Ja uwielbiam te rzeczy takie tutaj, krem orzechowy, jakiś taki, wiecie, z orzechów laskowych, co tu jeszcze jest? Krem pieczarkowo-borowikowy, Misiu, patrz. My kochamy i pieczarki, i borowiki. Co? Głodny jestem, chcę już jechać i zjeść sobie mojego... Gdzie masz swojego pączka właściwie? No spłucony tam na samym dole. Mieliśmy już jechać do Mikołaja, bo zrobiliśmy zakupy w Lidlu, ale Krzyś kapnął się, że nie byliśmy u tego szklarza i wracaliśmy się. Dojechaliśmy teraz do szklarza i zobaczymy, czy uda nam się to przeciąć. Ale drzwi ma ładne. W ogóle użyłam dzisiaj odżywki, którą zostałam jeszcze z farbowania włosów i włosy są tak... No, rewelacyjne. Muszę jej poszukać na necie, czy może mogę ją kupić pełnowymiarową, bo po prostu tak dobrej odżywki, jak w tej farbie do włosów, to jeszcze w życiu nie miałam. Wycięte. Przecięte. Błysk. Mam nadzieję, że jest dobrze. Ja też. Myślałem, że będzie przymierzał lustrem, ale nie przymierzał sobie sam. Mam nadzieję, że na pewno mają 20. No, ja też. Bo to nie jest pewne. No zobaczymy, jak dojedziemy do domu. Ale to poszło mega szybko, tylko te nie mają tak wyszlifowanych krawędzi, nie? Bo tamte mają trochę, a te są ostro ścięte. No ale zobaczymy, jak to będzie. Nie, jak damy je do góry, to będzie dobrze, nie będzie tego widać. Okay. Tamte damy w dół, też nie będzie widać, ale jak coś, to mogę papierem ścierym delikatnie tym najmniejszym przejechać, tym tysiącem. No. Ale super, no bo kupienie nowego lustra by mnie kosztowało, słuchajcie, patrzyliśmy 30 zł za taki mały kawałek, a wycięcie tych czterech kosztowało mnie piątkę, a same lustra były
taniutkie, bo one tam kosztują grosze, nie? Te lustra właśnie. Okej, okay, przesypałam orzechy, tutaj dałam czosnek, właściwie to jest nasz czosnek, także fajnie tutaj wygląda, były tutaj najpierw pomarańcze, potem jakieś cytryny, ale nic mi nie pasowało, teraz wygląda super i jest porządek tutaj na tym, także cieszy mnie to bardzo nareszcie i idę się przebrać, słuchajcie, w dres i będę szukała lampek. Najlepsze jest to, przepraszam, że za hałas z tyłu, ale Miki miał obiecany psi patrol wieczorem. Najlepsze jest to, że kupiliśmy taki łącznik, żeby wszystkie te lampki świeciły razem, bo musi być taki, nie wiem jak to się nazywa, kondensator, czy no, nieważne, Krzyś napisze tutaj napis, jak to wygląda. Natomiast nie mam pojęcia, gdzie ja go wcisłam, więc będę go musiała poszukać i jeszcze sobie zmierzę, ile tutaj mam, jaką listwę bym potrzebowała na samej górze. Na śpiocha dajesz buziaki? No w nas też można. Do spania, mały łobuzie. Idź do spania, proszę. Ale spadł. Kocham cię.